Tak na koniec zaśpiewamy Wielką Wodę. I popłynęła nagle wielka ciemna woda. I jakby ktoś winy nasze spłukać chciał do cna. Po wsiach i miastach, parkach i ogrodach, niby kosmiczna wielka łza. Pęcznieją sady.
Raz. Grupa, chcemy? Ojej, no muszę jeszcze, słuchajcie, no łapka dla wszystkich, bo... Jeszcze raz. Dziękuję wam bardzo. Tłok na scenie. Dzięki, piękne. Piękny, nastrojowy koncert, bo będzie dzisiaj jeszcze koncert rockowy, później będzie dynamicznie. Elo Music zagrają. Dobrze. Dziękuję wam bardzo. Pięknie się to położyło. Życzenia dla Zbyszka Stefańskiego. Połączyliśmy się z nim. Za moment zaśpiewali oni, którzy są jego wychowankami. I już, i fajnie. Porządkujemy scenę, ponieważ jest zapraszam. Jest prośba o Białego Misia. Biały Miś dla dziewczyny. Taka piosenka była kiedyś. Za chwilę poproszę państwa radnych, bo czekają tutaj. Zaproszę was, wejdziecie na scenę i zobaczymy, co w tym roku. Jest prośba o Białego Misia. Ale Biały Miś, tak. Którego Białego Misia? Który jest niżej. Podobno są dwa Białe Misie. Ale mówisz o dużym misiu, tym, co żyje ten tam, na gdzie... na dole. Tam, gdzie lód jest, czyli miś polarny, czy jaki? Miś polarny. Mamy dwa identyczne misie polarne. Czy ja mogę poprosić, czy jest może... Z drugiej strony miś, biały miś. Jest może gdzieś Marcelinka w pobliżu? Dobra. To weźmiemy. Po lewej stronie biały miś. Marcelinko, chodź na chwileczkę. Nie wiem, czy dasz... Czy to jest ten duży? Nie ten duży. Nie ten duży jednak, na tak? Na dole, niżej. Na dole, ten biały misio. Dobrze, pod już. Okej. Okay. Ten misio, tak? Dobra, to odczytujemy kto. Miś... Tak, o tego misia chodziło. Dobra, ufundowane przez pana Wiesława... Pan Wiesław Majcher, firma Hydra Uliczna. Jeżeli komuś kiedyś się chrzanił, że tak powiem, piec centralnego ogrzewania, to na pewno miał do czynienia z panem Wieśkiem. Niesamowity facet, który ufundował takiego oto misia. No to dobra, taki miś, 50 zł. Trzymaj tutaj do kamery. Czy na sali... Mamy 50 zł przez telefon. Bo przez telefon chcieli, więc spełniamy życzenie telefonistów, ale państwo, dołączcie się. 60 zł mamy. 70 mamy na sali. 200 zł mamy na sali. Z grubej rury strzał z armaty od razu. 200 zł za tego oto misia. 220. 250. 250 sala. 270. Myślę, że telefoniści zaskoczeni. I będą jeszcze bardziej, jeżeli powiem, że mamy na sali 300 zł. I mamy 300 zł po raz pierwszy. 310. Panie i panowie, 400 zł za tego misia. Przyklaśnijcie, bo warto wziąć głęboki oddech przed ciągiem dalszym. 400 mamy. 400 zł po raz pierwszy, 400 zł po raz drugi i ten miś został sprzedany temu oto sympatycznemu panu. Gratuluję. Kłaniam się pięknie. Chodź tutaj, kochanie. Może z tej strony. Tutaj do naszego biura. Nina, przytrzymaj, już idzie ten pan. Dobra. Zapraszam na scenę pana Różańskiego, panią Danusię Kurnytę. Może tędy, kochani. Tu jest wygodne wejście, zapraszam. Radni Rady Miasta w Kamiennej Górze. Nie byłoby, bo wejdźcie, kochani, będzie was pięknie widać. Henryku, zapraszam cię serdecznie, wejdę razem z wami, z przyjemnością, bo przecież nie może być, ja się zawsze czuję w waszym gronie świetnie. Radni Rady Miasta grają od zawsze i nie inaczej jest w tym roku. Henryku, oddaję mikrofon, co macie dla nas? Dziękuję pięknie, Marku. Witam serdecznie w imieniu Radnych Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień nie będzie gorszy od poprzednich finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które grane były w Centrum Kultury. Mam nadzieję również, że następny finał będzie się już mógł odbyć w nowych, odnowionych pomieszczeniach Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Natomiast dzisiaj chciałbym państwu przekazać informację,
że radni Rady Miasta Kamiennej Góry zrzucili się, że tak powiem, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i na ręce Marka przekazuje tę kwotę, nie mówiąc, ile tam jest, niech komisja policzy i ewentualnie poinformuje. Natomiast Marek nam obiecał, że będziemy jeszcze mogli policytować. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, każdego dnia zarabiamy pieniądze i je wydajemy. Dzisiaj mamy okazję przekazać i wydać te pieniądze, część tych pieniędzy na szczytny cel. Powiem Wam, Szanowni Państwo, że naprawdę jest to wielki przypadek, że akurat ja licytuję i trzymam psa. Pies jest mały, ale o jakim wielkim sercu. Także zapraszam do licytacji. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w imieniu własnym i radnych Rady Miasta życzę owocnych licytacji i grubych portfeli. Zaczynamy naszą licytację tego oto szanownego pieska od 50 zł. Bardzo proszę nie żałować, bo to jest dla naszych malutkich dzieciaczków do ratowania ich życia. Bardzo proszę o licytację. 50 zł. 70 mamy. Hał, hał, piesek mówi. Kto da więcej? Prosimy o bardzo szczere serca. Daję 80. 100 zł. 100 zł mamy. Bardzo dziękujemy. 120. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. 150. 150 mamy na sali. 170. 170 mamy od telewiza. Bardzo dziękujemy. Przypominam, że małe jest piękne. Piękny jest. Wdzięczny i będzie bardzo wdzięczny. Ratujmy nasze życie. Proszę bardzo. 170 mamy. 170 po raz pierwszy. 170 po raz drugi. I 170 po raz trzeci. Poszło. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To w takim razie tak, proszę, tak, pieniążki tutaj, które radni zebrali, a koperta była gruba, nie zaglądałem, więc dziewczyny policzą i Misio też, piesek też wędruje. Zapraszam teraz na scenę naszych kolejnych przyjaciół, bez których też trudno wyobrazić sobie finał, od zawsze razem z nami, uczniów zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Witajcie kochani, wiem, że jesteście, zapraszam Was, proszę bardzo. Raz. Grzegorz, gdyby można było ten drugi mikrofon troszeczkę... Raz. Aha, bo nie ma w odsłuchach. Dobrze. Dobra, wszystko gra. Dzień dobry. Cześć. Witam Was serdecznie. Hej. Oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo. Na samym początku chcemy przeznaczyć od szkoły 570 zł, które zebrali wszyscy nauczyciele, uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły. Poczekaj, dobrze, pokażmy to, spokojnie, zwolnijmy, pochwalmy się tym mocno. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zrobili składkę, zebrali 570 zł, tak, za chwilę powędruje do kasetki ta kwota i tutaj napisane jest, że będzie jeszcze licytacja łańcuszka. Tak, właśnie tutaj mamy łańcuszek, bardzo ładny, który polecam. Idealny prezent jest dla dziewczyny, babci, mamy... Więc naprawdę, cena wywoławcza to 50 zł, więc zaczynamy licytację od 50 zł. Także kto da więcej? Podejdźmy tutaj do widzów, dobrze? Przytrzymaj chwileczkę bez ruchu. Kolega popatrzy oczkiem kamery, żeby widzowie telewizji zobaczyli, czy warto, a warto bezwzględnie zadzwonić. I warto też kupić. I będziemy... czekać teraz. Bardzo ładnie ci idzie ta zachęta. Spokojnie, czaruj publiczność. Opowiadaj o łańcuszku. Okej. Oddaję mikrofon. Spróbujcie na dwa mikrofony. No to już wiemy. Licytujemy raz jeszcze. Powtórz. Co i powoli.
licytujemy łańcuszek, taki w kształcie serca. Cena wywoławcza to 50 zł. 50 zł już mamy. Ile? 60 zł już mamy. 70. 80. 100 zł. 100 zł mamy. 110. Ile? 150. 150. Już jest 150. Ile? 160 zł już mamy. Także mogłoby tak dalej. 200 zł. 200 zł telefonicznie. Czy ktoś da więcej? Ile? 210 zł. Troszkę bliżej. 210 zł po raz pierwszy. 220. 220 telefonicznie. Nie spiesz się, nie spiesz się. 230. Super. Po raz pierwszy. To da więcej. 240. 240 telefonicznie. 250. Naprawdę? 260. 260. 270. Naprawdę łańcuszek bardzo ładny. 300 zł. 300 zł. 310? 310. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Ostatnia szansa, by się załapać jeszcze na łańcuszek. I po raz trzeci sprzedane dla tamtego pana. Gratulacje. Ale fantastyczna licytacja, gratulacje. Cudnie wam poszło. Ogromna kwota zebrana i teraz jeszcze do prawie 1000 zł od Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Dziękuję wam bardzo. My też dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie panią Mariolę Jasiuk, dyrektora jest razem z nami. Witam cię, Mariolu. Tych mikrofonów by się tutaj nazbierało. No dobra, jeżeli szkoły ponadpodstawowe, to niech będą w komplecie. Mamy na terenie powiatu dwie. Z przedstawicielami pierwszej przed chwilą się widzieliśmy, a teraz czas na zespół szkół ogólnokształcących. Licealiści będą na scenie. Martyna i Kubuś. Zapraszam was pięknie. Dobrze, mikrofon ci oddaję. Najlepszy, dostajesz najlepszy ode mnie mikrofon, ponieważ oprócz tego, że pięknie wyglądasz, to chciałbym, żeby cię było świetnie słychać. Dobrze, mam nadzieję, że będzie słychać. Dobrze, to najpierw chyba zajmiemy się biżuterią. Już tradycją Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest to, że na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przekazujemy coś pięknego, coś z biżuterii. No i w tym roku nie mogło być inaczej. Pokusiliśmy się, tak, i Kubuś może mi pomóc, bo to później będzie niespodzianka, tak. Kuba będzie pokazywał. Kuba jest piękny, jest od wyglądania, tak. Tak, to jest coś, co wybraliśmy od serca. Grupa uczniów z naszej szkoły postanowiła, że w tym roku wybieramy skrzydełko, które jest symbolem wolności i nie mogło być inaczej, że myślę, że 100 zł jako cena wychowawcza. To jest ze srebra? Tak, to jest ze srebra, oczywiście. To jest ze srebra, 2 lata gwarancji, na to mamy oryginalnie kupiliśmy to w Yes. No i myślę, że 100 zł. Kubuś, zejdź na dół i przejdź tak pomalutku. I tak po prostu niech osoby rzucą okiem. Jak to wygląda? No jest piękne. Cudeńko na szyję, piękne skrzydełko, symbol, jak już mówiła Martyna. Spróbujmy. Wolności. Niech to 100 zł. 110? 110. Okej. Okay. Cudownie. 110 jest ktoś, kto da więcej? 120, super. Piękna rzecz, bo to i na prezent. Teraz bliżej. 130? O, 130, bardzo dobrze. No myślę, że jest też troszkę więcej warte. Naprawdę piękna rzecz. 150? Super! 150 to już ładna kwota. 160? 160? 160 zł. 170? 180? 200 zł. 200 zł. Kuba, gdzie jest Kuba? Pokazuj. 200 zł mamy po raz pierwszy. No teraz jest tyle okazji.
na które można podarować to. I jeszcze taką większą wartością jest to, że to wszystkie pieniążki z tego pójdą na szczytny cel. Więc myślę, że 200 zł to jest dość mało. Może ktoś da więcej, może ktoś się pokusi o to. Dobra, 200 zł było po raz pierwszy. No to muszę powiedzieć. Kuba? Kuba chyba namawia. Jeszcze może telewidzom pokażemy raz. Kuba? Chodź. Kubuś chodź. Jeszcze wróci. Jeszcze raz pokażemy. Niech telewidzowie rzucą okiem. Srebrne. Biżuteria, srebrny piękna, łańcuszek. Cudowna. No piękny prezent. Ja osobiście bardzo bym chciała. Może jeszcze przez chwilę ja pokażę, Kubuś, jak na szyi wygląda, co? Pokażemy na mojej szyi, nie na twojej. Na mojej? Spróbujemy? Dobra. Telewidzowie zobaczą. Chcesz, że ja ciebie założyć? Tak. Jest śliczny. Kuba, zobaczymy. 210 mamy. O, 210. Super. Mam nadzieję, że jak to się pojawi na szyi... 220? 220, już cena. Martynki, to cena wzrośnie 230. Jeszcze. 230. Jakub? 250. Bardzo delikatne, 250, żebyśmy nie zniszczyli. Ostrożnie, ostrożnie. W ogóle bardzo modne jest, ja tak powiem, dla panów. Zakładamy. Zakładamy. Uwaga. Będę trzymał, dobrze. Będziesz trzymał, damy chwilkę. Może faktycznie tylko przytrzymaj, żeby niczego nie zepsuć. Okay. Ładnie, ładnie, jest bardzo ładnie. Już wiemy. Tak wygląda na szyi. Że... Musimy pakować chyba 260. 260 zł, dobrze. To co? 270? 270. Na sali chyba zrezygnowali. 270 zł. Od telewidzów. Ładna rzecz. Taka delikatna. Mnie się bardzo podoba. 300 zł. 300 zł. Dziękujemy. 310? 310. Cudownie. Ślicznie wygląda. Prawda, Kuba? Mhm. Tak, tak, pięknie. Dobra. To co? Ja powoli myślę, że możemy pakować, tak? Pakujemy. Ściągamy. Stop. Żebyśmy nie zniszczyli. Pakujemy do pudełeczka. Chowamy, chowamy. Dobra, i mieliśmy Martynko. 310, tak? 310 mieliśmy? No to kontrola. Tak, 310. Wracamy do kontroli. 310, dobra. 310. I będziemy, no spróbujmy sfinalizować. Uwaga. 310, mogę po raz pierwszy powiedzieć. Tak jest. 310, po raz drugi. Ostatnia szansa. Chwileczkę, chyba nie będzie nic. Tak, finalizujemy, tak? Tak, śmiało. I 310 zł po raz trzeci. Trzeci! Sprzedany. Okej. Tak. Zapakujemy. Zamknij. Potem zawiążemy go kartką. Zapakujemy. Żeby nie tracić czasu, bo mamy... wiem, że w ostatniej chwili pojawiło się coś zupełnie niesamowitego. Uwaga, szanowni państwo, ci, którzy pytali o obrazy, oglądają i tak dalej. Zrobimy w tej chwili rzecz zastępującą. Martyna o tym powie. Mamy obraz taki niespodziewany, który przynieśli oni. Tak. No i Martynko, powiedz. Opowiem. Skupmy się na tym, bo obraz jest absolutnie piękny, wykonany przez mega artystę. Tak. Artystę, który uczy w naszej szkole. Mamy takie szczęście, że jest to pan Wiesław Kozłowski. Co roku przekazywał swój obraz na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a w tym roku postanowił też pokazać to w naszej szkole. No i... To jest obraz, który chcemy przekazać też na WOŚP i myślę, że cena wywoławcza to może być 60 zł. 60 zł te obrazy autorstwa pana Kozłowskiego są no, dość drogie, więc 60 zł to jest naprawdę taka okazyjna cena. Więc mam nadzieję, że ktoś z państwa tutaj obecnych pokusi się o kupno tego obrazu. 65? 65 zł. Dobrze. 65 zł. Paprotki, plener. Piękne wykonanie. Może do telewidzów jeszcze bliżej?
bo na sali Państwo chyba widzą. 65 zł. To jest naprawdę bardzo mała cena. To może być trudne, bo zawsze obrazy na samym końcu, ale może przed telewizorem i teraz Państwo jednak skupcie się, bo bardzo nam zależy, żeby to był ten moment licytowany przez uczniów pana Wiesia Kozłowskiego i ten obraz wyjątkowy. Artysta nietuzinkowy, jeden z najlepszych naszych artystów naszego powiatu i nie tylko. Jest. 70, cudownie. 70 zł, dobrze. Oczywiście, że obojętnie, no obojętnie. 80? 80. Jaka będzie kwota, taka będzie. Ale nie spieszymy się, bo to no, wyjątkowa rzecz, namalowana przez artystę. Nie kupiona w sklepie, chociaż wszystkie rzeczy są tutaj piękne, ważne, ale ta? 80? 80. 80, 80. 90. O, pięknie. 100 zł, bardzo dobrze. 100 zł. Piękny obraz. Ja 110? Sama, o, 110. Ja sama w domu mam kilka obrazów pana Kozłowskiego. I tato powiedział, że też będzie licytował. No zobaczymy. Dobrze, 110. Dobrze. Oglądajmy go w telewizji. 110 zł mamy. Pozdrawiamy Wieśka przy okazji. No i oczywiście 110 zł. I to już jest dobra kwota, ale może jeszcze. 120 zł. 130. 150. Dobrze. 150 zł po raz pierwszy. Czy ktoś się skusi z Państwa na sali? 160? 160 zł. 200! O matko, dobra, 200 zł po raz pierwszy. Dobra. Co? 200 zł po raz drugi. No i chyba to jest ten moment. Proszę Państwa. Nikt? Obraz pana Wieśka Kozłowskiego tak. Został sprzedany za... 200 zł! Troszkę głośniej nasze sygnały, bo nie słychać ich. Dobra, dziękujemy. Bardzo wam dziękuję, Kubusiu, dziękuję ci, Martynko. Dziękuję bardzo. To było miło spotkać się po raz kolejny z tobą tutaj na scenie. Jesteś takim reprezentantem szkoły, że głowa boli. Myślę, że pan dyrektor będzie z ciebie dumny. Nie, żartuję oczywiście, pięknie im poszło. I w szkole średniej, która wcześniej w zespole szkół zawodowych ogólnokształcących, no i teraz oni i jest fajnie. Słuchajcie, za chwilę poproszę uczniów szkoły numer 1, ale był telefon i powiedział: Marek, jak nie weźmiesz pudła, to przylecę i po prostu dam ci w ucho, więc ja nie chcę dostać w ucho. Biorę pudło i licytujemy. Paczka niespodzianka. Pracownicy Pepco powkładali tam różne rzeczy, pracownice właściwie. Sam nie wiem, co tam jest, na pewno coś pięknego. No dobra, 50 zł za kota w worku, tak? Mamy nie ma... 80 zł przez telefon. 80 zł przez telefon po raz pierwszy, szanowni państwo. I zaczynamy jazdę bez trzymanki. 100 zł mamy już za to pudełko i za zawartość tego pudła. Stuwa po raz pierwszy. 120. 120 przez telefon. 150. Słuchajcie, olimpiada sportowa. Przechodzę teraz na transmisję radiową. 150 mamy na sali. 180. 180 przez telefon. 180 po raz pierwszy. 180 po raz drugi. 200 zł. Proszę się postarać jeszcze. 210. 210. Mrugam do osoby, która wywołała temat. 210 zł po raz pierwszy. Z drugiej strony okienka. 200 zł, 210 po raz drugi. Jeszcze kilka pudeł mamy. A to jest jedyne niepowtarzalne. 220. 220, czyli dwa telefony zadzwoniły. Szanowni państwo, 230. 230. Kłócą się przez te dwa telefony. Na sali na razie cisza, ale dobra. 230. 240. 240. 240 raz. 240. 280. 280. 280. 300. 300 zł. Super. Panie z Pepko wyposażone. 310. 310. Cóż tam one włożyły? Zobaczycie. 310 po raz pierwszy. 310 po raz... 320. 20. Zwalniam, bo transmisja z dwoma... 350. 350. Dwie sekundy opóźnienia do nich. 350. 360. 360. 360 po raz pierwszy. 360 po raz drugi. 370. 370. Ktoś tam tak się kłóci. 380. Jesteście fantastyczni. 380 po raz pierwszy. 380 po raz drugi. I 380 po raz...
Trzeci! Gratulacje. Kto odbierze to bydło? Zapraszam na scenę uczniów szkoły numer 1. Silna ekipa z panią Karoliną. Dzień dobry, Karolinko, witam cię serdecznie. Cześć, miło, sami znajomi. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ale pośpiewacie a cappella? A podkład macie. Ale śpiewam do mikrofonu jakiś. A ty, dobrze. Przepraszam za tyłem. Już wszystko wiem, wszystko uzgodnione. To kto będzie się chwalił i opowiadał, co robiliśmy? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie spiesz. Uwaga! Uczniowie szkoły numer 1, za każdym razem razem z nami, za każdym razem jest to niespodzianka. Wiem, że jakąś akcję przeprowadzali w wielkiej tajemnicy przed sztabem i dla mnie to też będzie niespodzianka. Słuchamy! Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowaliśmy kiermasz, na którym sprzedawaliśmy serduszka oraz ciasta. Zebraliśmy 1396 zł. Słyszycie to? Słyszycie to? 1396 zł. Zebrali. Powtórzmy jeszcze raz. Kiermasz. Co na tym? Serduszkowy kiermasz i ciasta. Ciasta były sprzedawane rodzicom, dziadkom, czy tylko w szkole? Wszystkim, którzy przyszli do szkoły. Super. Niesamowita. To jest ta kwota tutaj? I mamy jeszcze dla pana serduszko. I to w bilonie jest pewnie, bo jest... I dla mnie macie serduszko, dla sztabu. Przyczepię sobie je za chwilę. Czekajcie, bo je można przykleić. Przyklejam. Na czas waszego występu musi wytrzymać. Wisi. Oni są ze swoją panią wychowawczynią, panią pedagog, panią nauczycielką, Karolinką Ryter, która wielokrotnie przez ostatnie lata, również jako solistka, artystka, pięknie śpiewa, wykonywała piosenki w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz pracuje w szkole, opiekuje się młodzieżą. Stąd szkoła numer 1, tam gdzie się nie pojawi, tam zawsze śpiewa i muzykuje i z tego się bardzo cieszymy. Oddaję mikrofon i będzie piosenka. Przed państwem Karolina Ryter, szkoła podstawowa numer 1. Witamy panią i zapraszamy. Oklaseczki jakieś malutkie dla artystki. Dziękuję. Rodzi się, by ponieść krzyż.
ci wyrwać nas. Syn Człowieczy, Boży Syn, On najwyższej godzien czci. Jeden utwór, do którego mam bardzo duży sentyment. Niech żyje bal.
jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień wart dnia, a to życie zachodu jest warte. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest na dwa. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień wart dnia, a to życie za godu jest warte. Dziękuję bardzo. Powodzenia w licytacjach. Macie jakieś pytania? Brawa dla Karoliny. Ale żona ma w tym głosie, w tym gardełku swoim. No taka pani nauczycielka w szkole to skarb, prawda? Dzieci będą miały piękną edukację artystyczną. Szanowni Państwo, za moment poproszę uczniów szkoły numer 2 i społecznego gimnazjum, ale zadzwonił telefon, bo ja o tym mówiłem i zastanawiałem się, czy ktoś zareaguje. Reakcja była niesamowita, w związku z tym powtarzam i zrobię to z przyjemnością. Szanowni telewizowie, zdjęcie, kserokopia, zdjęcie Lecha Wałęsy sprzed lat, naszego prezydenta. Wtedy, kiedy Solidarność, wtedy, kiedy 50-latkowie, tacy jak ja, pamiętają te czasy. Pan prezydent, najmłodsi w Wikipedii wyczytają prezydent Rzeczypospolitej. I parę jeszcze innych informacji. Dla nas, dla naszego pokolenia to absolutna legenda. Po co ten portret i co przede mną? Powtórzę raz jeszcze. Andrzej Pawlukiewicz, dziennikarz TVN24, muzycznego radia, który przyniósł piękne dwa kubki. Ten TVN-owski szczególnie będę wam polecał, bo otrzymał go od samego prezesa. Za chwilę go pokażę też, to może później. Przyniósł również rzecz niesamowitą. Kilkanaście dni temu miał okazję widzieć się z prezydentem, rozmawiać z prezydentem Wałęsą. I poprosił go, żeby na takiej kserokopii, którą oprawił w rameczkę, złożył swój autograf oryginalny, mówiąc o tym, że w Kamienna Góra, że gramy, że takie gadżety, panie prezydencie, że miło byłoby, bo my tutaj w Kamiennej Górze szalejemy. I prezydent się zgodził. I mamy taki gadżet. I ci, którzy pytali przez telefon, o co chodzi, no to raz jeszcze powtórzyłem i do tego wrócimy już wkrótce. Myślę, że to jest dobry moment, dobry czas. To właśnie ten finał wymaga takich portretów i takich licytacji. No dobra, to za moment. A teraz, będziecie zszokowani, zaskoczeni. Ja już wiem, już jakby przeszła mi ten szok, już jest poza mną. Chociaż z przyjemnością się z nimi przywitam, uściskam, zapraszam na scenę tych, którzy rozpoczęli w ten finał w czwartek w Szkole Podstawowej numer 2 uczniów Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej i Szkoły numer 2. Zapraszam was na scenę razem ze swoimi nauczycielkami. Pani Monika, pani Bożena. Ach, to pięknie. Same jesteście? Nie. Na razie same. Słuchajcie, cisza na sali, znikam ze sceny, oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, graliśmy jak zwykle przed Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w czwartek. Tym razem 11 w naszej szkole odbył się piękny koncert świąteczno-noworoczny połączony z licytacją na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak również rodzice zorganizowali wspaniałą kawiarenkę z ciastami, z kawą. I tutaj w tym momencie chciałabym podziękować trzem paniom z trójki z naszej Rady Rodziców. Pani Karolinie Bocheńskiej-Lesiuk, pani Beacie Chodkowskiej i pani Kasi Hoffman, które od lat są zawsze z nami i w tej kawiarence tam urzędują, liczą później pieniądze, zebrały w tym roku ponad 2300 zł. A tutaj jest kwota dużo, dużo większa, ale jaka, to za chwileczkę powiemy. Chciałam też jeszcze z tego miejsca podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do osiągnięcia takiej pokaźnej kwoty. A oddaję głos teraz pani Monice, która tutaj też zawiadowała
naszą orkiestrą. Drodzy Państwo, bardzo aktywnie w organizację naszego wspaniałego koncertu, który organizujemy już od wielu, wielu lat, zaangażowali się członkowie naszej szkolnej grupy wolontariuszy Świetliki, grupy, która działa przy Szkole Podstawowej numer 2. I dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam nie wszystkich, część z członków naszej grupy, którzy w ciekawy sposób, myślę, wymyślony przez siebie, przekażą Państwu informację, jaką kwotę udało nam się zebrać. Zapraszam serdecznie. Cyferka nam zaspała. Spójrzmy. Tak, zdecydowanie. Brakuje jednej cyferki. Zapraszamy serdecznie. Kto tam zaspał? $21.39 przekazujemy dzisiaj od Szkoły Podstawowej numer 2 i Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej. Dziękujemy bardzo. No to pojechały. Myślę, że wszyscy potrzebujemy chwili oddechu. Co oni wyprawiają w tej szkole? No przecież no jak można bić te rekordy? Ja tam zawsze jestem około godziny, bo nie mam czasu. Przychodzę tutaj i ustawiamy. I zawsze jak potem jest wieczorem informacja, jaka to jest kwota, to ja nie mogę uwierzyć. Mają taką małą, sympatyczną salę ze sceną. Troszkę rodziców, troszkę dzieci. Zabawki, fantastyczna atmosfera. Rozgardiasz w całej szkole. I potem wyciskają takie pieniądze. 10 000 zł. No dobrze. Tu jeszcze zabierę. Dobrze, zabierzcie. Prośba o obrazy pani Haliny. Obrazy. Dobrze. Świetnie, te obrazy, zawsze się denerwujemy troszeczkę, czy... Szanowni Państwo, tak, przez telefon, pamiętam. Pani Halina Cieślik.
I teraz, Aniu, powiedz mi, który zestaw? Państwo popatrzcie, nie wiem, czy telewizja stamtąd dociera. Pani Halina przekazała sporo obrazów. One są w pakietach. Te dwa są razem. To są trzy i dwa i trzy, czyli trzy trójki i jedna dwójka. Którą wybieramy? A, jest Grzegorz na sali. Jest, jest pomysłodawca licytacji w tym momencie na sali. Grzegorzu, te trzy na dole. Dobra, za te trzy na dole chcemy 150 zł. Od ciebie to już wiadomo, że mamy, prawda? Dobra, 150 zł. Czy ktoś z państwa... Pytanie, czy w ogóle telewizorowie widzą? Rafał? Tak, wszystko jest w porządku. Czyli tak, widzimy i wiemy, o co chodzi. Okej, 150 zł za te trzy obrazy. Mamy 200 zł. Mamy 300 zł w tej chwili. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mamy 300 zł za te trzy obrazy, czyli po 100 za każdy. Pozdrawiam serdecznie, bo wiem, że pani Halina ogląda nas. Sam osobiście odbierałem te obrazy. Cudowna osoba, która podarowała sporo tych prac. 300 zł po raz pierwszy. 300 zł po raz drugi. No już, i fajnie. 350. Dziękuję bardzo. 350 po raz pierwszy. Pani Halina Cieślik, kolejne obrazy namalowane. Rękodzielnicy i malarze dla nas są absolutnie guru, jak podarowują różne rzeczy. 350 zł po raz pierwszy, 350 po raz drugi. I te trzy piękne cudeńka namalowane przez panią Halinę wędrują do was. Brawo! Chodź, z tatusiem. Okej. Dobra. Dziękuję bardzo, Grzegorzu. Za chwilę pomogą tutaj ściągnąć. Mamy jakieś życzenia? Andrzeju, Aniu i państwo na sali. Jest prośba o kubek Wielkiej Orkiestry Świątecznej kubek, Pomocy. Tak jest, pokażemy kubek w końcu. Przecież, ojej, o te kubki, Marek, czy będą kubki? Mamy. Mamy kubki, ale tym razem nie przysłane przez Jurka Owsiaka, ale chyba piękniejsze jeszcze, bo wykonane przez firmę Omega. Jurek i Ania Stasiolowie, pozdrawiam serdecznie. Takie oto kubeczki. Za taki kubeczek, szanowni państwo, 35 zł. Jest! 35 zł mamy za kubek wielkoorkiestrowo-świąteczny. 40. 40. 50. 60. Zejdę na dół. 60 zł po raz pierwszy 70. za kubek. 60 mamy na sali. 70. 80. 80 po raz pierwszy, 90. 90 po raz pierwszy, 90. 100 zł, 100 zł za kubek. Za wielkoorkiestrowy kubek z log... Śmiało, głośno. Chodź do mnie. 100. 100 zł przez telefon. 110, sorka. 110 zł. 120. 120. 120 po raz pierwszy, 120 po raz pierwszy, po raz drugi. 130. 130 na sali. Takie małe. 150. 150, małe dwa bąble się wstydzą tutaj, ale tatuś pomaga. 150 zł po raz pierwszy, 150 zł po raz drugi. 160. Świetnie, od razu uczą się, w jaki sposób licytować. 170. 170, ależ będzie pożytek z nich za kilka lat. Sami będą już. 170 zł po raz pierwszy. 170 zł po raz drugi. 180. Kłótnia rodzinna. 190. 190 zł po raz pierwszy. 190 zł po raz drugi za ten kubeczek cudowny, kamiennogórski, niepowtarzalny. I 200 zł mamy za kubek i przyklaśnijcie. Bo warto. 210. 210. 210, dobra. I po raz pierwszy 210. I po raz drugi 220. 220 zł po raz pierwszy, 220 zł po raz drugi. 230. Piękna licytacja, bo szybkie reakcje. 230 zł po raz pierwszy, 240 na sali. 240 zł po raz pierwszy. 250 też. 260.
260 zł po raz pierwszy, 260 po raz drugi i 270 zł po raz pierwszy przez telefon. No ale dobra, 280. 280 zł tutaj. 300 zł. 300 zł. Ha, tam się porobiło. Cudownie się porobiło. 300 zł po raz pierwszy za kubek. Czy Jurek to ogląda i Ania Sasiela? Pewnie nie wierzą. 300 zł po raz pierwszy za kubek. 300 zł po raz drugi. I ten kubeczek wędruje do telewidza. Gratulacje. Nie martwcie się, mamy jeszcze kilka kubków. Ten kubeczek, dobrze. Za chwilę będzie licytacja karnetu na burger, to mówię do telewidza, a teraz jeszcze szybciutko sala chciała. Smakoszu burgerów, sekundkę, dobrze? Bo mamy misia. Okej, okay. Biały miś, niekoniecznie dla dziewczyny. Róża Wojczuk, PHU Domina. Mam nadzieję, że Róża nas ogląda. Witam cię serdecznie. To osoba, która podarowała mnóstwo rzeczy na tą okoliczność. Jej firma znajduje się przy Placu Kościelnym. Witam serdecznie i gratuluję i dziękuję bardzo. I taki misio, i mamy 40 zł. Cena wywoławcza mamy, dziękuję. I mamy 40 zł. I mamy 50. I mamy 50. I mamy 50. I niech się ktoś, niech ktoś zadzwoni. Jeżeli nie, to sala, nie dawać się. 60 zł? Fajnie. Super. 70. 70 zł. 80. Stuwa. Nie. 110. Można się składać. Tylko jak podzielić się misiem? Dobra. 110 zł po raz pierwszy. Na sali. Od miłej pani. 110 po raz pierwszy. 110 po raz drugi. 120. 130, 140, 150. Czy telewidzowie słyszą? 150. Po raz pierwszy. 180. 160. 180. 180, dziękuję. 180 zł po raz pierwszy. 180 zł po raz drugi. 190. 190 raz. 192 i... 193! Łapcie! Prośba o... Zapraszam tutaj do nas. Burgery. Prośba o karnet. Karnet na burgera. Karnet na burgera. Gdzie jest karnet na burgera? Jest. Kupon. Kupon na burger... Na 6 burgerów. Uwaga. Kupon na 6 burgerów... Kamdża Burger, ulica Słowiańska. Taki oto kupon. Czy ktoś chciałby wkrząknąć 6 burgerów za jedyne 50 zł? Ci, co wiedzą, ci, co byli tam, wiedzą, że to... No, spokojnie. Myślę, że ta kwota jest dobra. 50 zł za... Mamy 50 zł. Mamy 50 zł. 100 zł. 100 zł mamy za ten kupon. Przypomnę, ulica Słowiańska... Kamdża Burger zaprasza. My też pięknie dziękujemy i kłaniamy się. Mamy stówę. 100 zł po raz pierwszy. I będzie wielkie żarcie. Gratulacje dla tego, kto wylicytuje. 100 zł po raz drugi i 100 zł po raz... 110. Tak, to jest pora kolacji. 110. Pora kolacji to wiadomo. 110 zł po raz pierwszy. 200 zł. 200 zł. Torty zjedzone, ciasta zjedzone, czas na burgera. 200 zł po raz pierwszy. 210. 210. 210 zł po raz pierwszy, 210 po raz drugi. 250. 250. Ależ tam te burgery muszą być dobre. Ja tam muszę skoczyć, zobaczyć, co tam się dzieje. 250 po raz pierwszy, 250 po raz drugi. I szanowni państwo... Telewidzowie, te burgery są wasze, 250 po raz trzeci. Zapraszam do nas po odbiór. Gratulacje. Dobra. Znacie bajkę o Maszy? Już.
Prośba o misia polarnego dużego. Poczekajcie, bo była Masza jeszcze. Masza i Misza. Marcelinko, chodź. Wiesz, trzeba, nie, razem, bo to jest jedna bajka. Znamy tą rosyjską bajkę, no najpiękniejsza bajka teraz, jaka jest możliwa. Czekaj, no. Masza i Misza. Masza, która robi psikusy niedźwiadkowi, pokazujemy. Ja już powiem, od kogo my to mamy. Ja już wiem, ale odczytam precyzyjnie. Słuchajcie, Róża Wojciul, PHU Domino również, Różo. Razem z ofiarodawczynią opowiadaliśmy sobie, które odcinki bajki znamy teraz, my, starzy. Kiedyś był Bolek i Lolek, Reksio, a w tej chwili dzieci oglądają. Oglądacie, maluchy? To jest baja fajna. Dobra. Mamy Maszę, mamy Miszę. Za te oto dwie zabawki, słuchajcie, 70 zł cena wywoławcza mamy. 100 zł mamy nawet już na sali. 110. Okej. Okay. 120. 120. 150. Tu taka Masza siedzi. 200 mała. 200 zł. 200 zł po raz pierwszy. 250. Tutaj hardkorowo na sali jest. 270. 270. 300 zł mamy. Trzysta dwadzieścia złotych po raz pierwszy. 340. Jest nieprawdopodobne. 340. 350. 350. 360. 360 zł, szanowni państwo, 360. 370. 400 zł. Odpocznijmy troszkę, tak. 410. 410. Kto tam z drugiej strony? 420, jakieś uparcie z drugiej strony. No ale dobrze. 420 zł po raz pierwszy. 420 zł po raz drugi. 430. 440. 450 mamy na sali. 450 po raz pierwszy. 450 po raz drugi. Panie, panowie. 450 po raz trzeci. Łapa. Mama, cieszę się. Bo zawsze trzymam kciuki za tych, którzy na sali. Koszulka. Było pytanie o koszulkę. Koszulek mamy troszkę. Wielkoorkiestrowo, świąteczna koszulka. Marcelino, bardzo cię proszę tą koszulkę, tą klasyczną, owsiakową. Tą czarną, tak. Jest taka jedna. Mamy również z trzynastką, czyli z meczu Jurka. Ale to na razie jeszcze może trzynastka, nie? Tylko pokaż, że jest. Dobrze, bardzo proszę. Zobaczcie telewizowie. Mamy koszulkę Jurka Owsiaka. Odwróć jeszcze. Jurek Owsiak zagrał na meczu z TVN-em z trzynastką. Taką koszulkę też podarował. Ale teraz póki co mamy koszulkę XL-kę, tą klasyczną z logo 26 i proszę ją ładnie przytrzymać, może na scenie, dobrze, żeby było widać, no wiadomo, koszulki nie trzeba tłumaczyć. Słuchajcie, za tą koszulkę chcemy 100 zł, to jest jasne. 100 zł już mamy, dziękuję bardzo. 110 zł, dobrze, 110 zł za koszulę. 120 zł mamy, dziękuję bardzo. 130. 150. 150 mamy też. 200 zł za koszulkę. 210. Z koszulką mogą być problemy. Te pozytywne oczywiście. Już widzę po oczach i po twarzach i po kwotach. 210 po raz pierwszy. 210 po raz pierwszy. 250 po raz pierwszy. 250. 260, jasne, że tak, ale fantastycznie to licytujesz. 260 zł po raz pierwszy. 270, dziękuję bardzo. 270 po raz pierwszy. 270, 280. 90, 290, dziękuję. 290 zł. 300 zł za tą koszulkę. 300 zł, cała się zmieści w tej koszulce. Już 300 zł mamy za koszulę. 300 zł po raz pierwszy, 310, 310 po raz pierwszy, 310 po raz drugi, 320 zł po raz pierwszy, 330,
330 zł po raz pierwszy. Szanowni Państwo, co się wydarzy? Na razie mamy 330 zł za koszulkę przysłaną z Warszawy. 330 po raz pierwszy. 330 po raz drugi. 340. 350. 350 zł po raz pierwszy. 350 zł po raz drugi. Przyspieszamy. 350, 360. 370 zł po raz pierwszy. 370 zł po raz drugi. I 370 zł. 380, 390, 390, uparciuchy cudowne, kocham was, 390 zł po raz pierwszy, 390 zł po raz drugi. I 400 zł. 410. No ja cięż nie przepraszam, no. Fantastycznie, 410 zł po raz pierwszy, 410 po raz drugi. I 410 po raz trzeci! Ależ to była licytacja fantastyczna. Jakie były pytania? Jakie były prośby? Bierzemy drugą czerwoną, dobra. Czerwona jest fantastyczna, jest troszkę mniejsza, ale za to jaka. Jurek na murawie był tylko chwilę. Ale ten mecz przeszedł do historii. Dzięki temu meczowi, mam nadzieję, że oglądaliście, została zakupiona fantastyczna karetka pogotowia. Jedna z najbardziej nowoczesnych w Polsce. No i owsiak, odwróć jeszcze raz. Owsiak, trzynastka, koszulka czerwona. Dobra, słuchajcie, stówa za tą koszulkę też oczywiście. Mamy 100 zł. 120. 120 zł, super. Ninko, trzymaj spokojnie, dobrze, bardzo ładnie. 120 zł po raz pierwszy. 130. Idę do was, bo tutaj fajnie jest z tyłu. 130 zł po raz pierwszy. Taka rodzinka sympatyczna. 130 zł po raz pierwszy. 140. 140. Stop. Głośniej. 150. 150, państwo słyszeliście, prawda? U taty na rękach. 150 zł po raz pierwszy. 150 zł po raz pierwszy na sali, 150 po raz drugi. I co? I ta koszulka? Piękna, czerwona, poszła tutaj. Sprzedaliśmy ją na miejscu. 150 po raz trzeci. Gratulacje. Fantastycznie. Czarna, dobra. Dobra, spełniamy. Koszulka, tak jest, obiecałem. Dziękuję za przypomnienie. Marcelinko, bo wiem, że tutaj chłopaki chcą, czekają, już pieska bierzemy. O tej koszulce trzeba troszkę więcej powiedzieć, bo to jest koszulka, która nie przyjechała do nas z Warszawy. Została zrobiona w sposób niewiarygodnie piękny. Proszę pokazać w telewizji. Chodzi o to, żeby zobaczyć na dole, co jest napisane. Na dole napisane jest 830 milionów. 830 milionów 37376,71 grosza. To jest cała kwota zebrana w ciągu 25 finałów Jurka Owsiaka. Tą koszulkę wykonał, to znaczy ten nadruk cudowny wykonał Bogdan Kosmalski dla przyjaciół Wafel. I Wafel przygotował portret Jurka Owsiaka. Wafel powiedział również, że z tyłu, jeżeli ktoś koszulkę wylicytuje, można dać mu na jeden dzień i wpisze z tyłu imię i nazwisko osoby, która to wylicytowała. Taka oto koszula. Słuchajcie, za tą koszulę stówę też. Mamy? Mamy 100 zł. Dziękuję. 120. 120. 130. 140. 140. 150. 150 zł po raz pierwszy. 160. 160. 170. 170 po raz pierwszy, 170 po raz drugi, cudownie, cudownie. Pozdrawiam Bogdana, 180, 190, 200, 210. To jest XL-ka, więc na każdego będzie pasowała. Czyli mamy 210. 210 po raz pierwszy, 210 po raz drugi. Panie i panowie, 230, 220, przepraszam.
220 po raz pierwszy. 220 po raz drugi. Nikt nie dzwoni? To idę do was, bo trzeba będzie chyba pionę przybić. I 220 po raz trzeci. Gratulacje, dziękuję bardzo. Za całą aktywność od początku. Słuchajcie, na tą godzinę, licząc to, co tutaj zebraliśmy, jeszcze nie do końca, bo to jest informacja sprzed godziny i wolontariusze, mamy w tej chwili prawie 27 tysięcy złotych zebranych. A jest godzina 18.13. Do 23.00 mamy jeszcze trochę czasu. Pięknie nam idzie. Wiem, że świetnie idzie również ludziom w Krzeszowie, Pisarzowicach i Przedwojowie. Tam zbierają, kwestują, otwarte są świetlice i domy kultury. I mam nadzieję, że przyjadą, pochwalą się, co się tam wydarzyło. Ojej, ktoś chciał tego psa? To jest piesek z dzieckiem, już mówię. Psia mama z synkiem, ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze. Przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, bank, który jest z nami od początku. Oni będą liczyć wszystkie pieniądze i wpłacać na konto, zwalniając nas ze wszystkich opłat, pomagają nam niesamowicie. Dasz radę utrzymać, Nina? Mama misiowa z misiem, słuchajcie, za taką oto zabawkę 100 zł, za takie zabawki. Kto tam zadzwonił, kto chciał, to niech pierwszy się odezwie. 100 zł za tego oto wielkiego. Mamy 100 zł. Mamy misia i dziecko misia. 100 zł mamy za tą maskotkę. 200 zł mama przez piesek. Telefon. Mama piesek. Mama piesek, dobra. 200 zł mamy za, te, za mamę pieska. Z małym pieskiem. 200 zł. Po raz pierwszy. 210. 210 po raz drugi. Po raz pierwszy. 230. 230. 230 zł po raz pierwszy. 230 zł po raz pierwszy. 230 zł po raz drugi. 240. A coraz wyraźniej mówisz. Wiesz co? 250. 250 zł po raz pierwszy. 250 zł po raz pierwszy. 250 mamy. A więc tak. 250 po raz pierwszy. 250 po raz drugi. I co? I sprzedaliśmy za 250 tą wielką maskotę. Super. Słuchajcie, płyty. Dzwoniliście o płyty. Może na początek. Może na początek. Nie boicie się mocnych dźwięków? Są fani muzyki metalowej, thrashu? Lubi ktoś Metallicę? Nikt nie lubi Metallicy, taki zespół muzyczny. Odłożyć? Czy przed telewizorami Metallica? Zadzwońcie. Czy ktoś lubi zespół Rammstein? Okej, okay. To może spróbujemy Rammstein. Rammstein. Mamy kilka płyt, kilka wydawnictw muzycznych. Mamy najnowszą płytę zespołu Deep Purple w wersji trzeszczącej. Mamy najnowszy Rammstein, fantastyczne wydawnictwo Live. No i mamy Metallicę i mamy również najnowszą płytę Rogera Watersa, tego, który przez tyle lat dowodził zespołem Pink Floyd. Dobra, mamy wydawnictwo Rammsteinu. Bardzo proszę o fragment tego utworu. Może ktoś, kto nie słyszał, to się spodoba. Największa dyskoteka metalowa świata, najbardziej gigantyczny zespół, potwór muzyczny, czołg. Byli ostatnio również we Wrocławiu na stadionie. Troszkę głośniej. 15 sekund. Jeszcze spokojnie. Jeszcze chwilę. Telewidzowie, szykujcie się. Dobra. Okej.
Rammstein. Szanowni Państwo, za płytę Rammstein ufundowaną przez Stowarzyszenie Regionalne Dialog chcielibyśmy 30 zł polskich. Jest. Czy ktoś podbije tą kwotę? 35, 40, 50, 60, 70. Są fani muzyki metalowej, cieszę się bardzo. Rock and roll nie zaginie. 80, 90. 90 zł za Rammstein, najnowszy live. Po raz pierwszy 90 zł, stuwa. 110. To jest bardzo dobra kwota. 110 zł po raz pierwszy za Rammstein. 110 zł po raz drugi, 120 po raz pierwszy. 125. 125 po raz pierwszy, 125 po raz drugi, 130. No. 130 po raz pierwszy. Rammstein. 130 po raz pierwszy, 130 po raz drugi. Można sobie, nieźle się obudzić można w domu. I 130 po raz, tak? Będzie grał Rammstein? Po raz trzeci, ta płyta jest pasza. To co, bierzemy tą Metallicę? Słuchajcie, chłopaki, czy nie? Macie ochotę na Metallicę? Czy ktoś lubi zespół Pink Floyd? Czy ktoś lubi Rogera Watersa? Mistrz, cesarz nagrał ostatnią płytę. Spróbujmy, bardzo proszę. Tylko poczekajmy do jego głosu. To pod 20... Metallica, jest prośba o Metallicę. Już będzie Metallica. Roger Waters. 25 sekund. Poczekajmy, aż pojawi się głos mistrza i cesarza. Troszkę głośniej. Biorę płytę. Najnowsza. Wydawnictwo solowe. Metallica, najpierw Metallica. Za chwilę będzie Metallica. Poczekajmy na ten magiczny głos. Jeszcze 3 sekundy. Okej. Wow. Tak. Dla ludzi w moim wieku i troszkę młodszych i starszych, no to po prostu absolutnie mega gość i najważniejsza sprawa. Słuchajcie, za tą płytę chcemy 30 zł i mamy 30 zł, prawda? 30 zł za płytę. Roger, 40. Dobrze. To dobra kwota. Już. 40 zł za najnowszą płytę Rogera Watersa. Telewizowie, tam coś zabrakło fanów? Roger Waters, 40 zł po raz pierwszy, najnowsza płyta, najnowsze 50. 50. Człowiek wydaje płyty solowe bardzo rzadko i to rarytas absolutny. 50 zł po raz pierwszy. 50 zł po raz pierwszy. 50 zł po raz drugi. 60. 60. 60 mamy też na sali, ale my na sali mamy 65. A co mają? 70. 70 zł po raz pierwszy przez telefon. 80. 80. 80 po raz pierwszy. 8 dych za Waters. 100. 100 zł po raz pierwszy, cudownie. Stowarzyszenie Regionalne Dialog ufundowało tą płytę. Przypominam, my stówę mamy za Watersa. Roger Waters. Bez niego muzyka rockowa byłaby zupełnie w innym miejscu i inaczej wyglądała. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi i ta płyta wędruje do, jeszcze do, nie do siebie, jeszcze, bo nie wiadomo, bo mamy 110, prawda? Więc wszystko jeszcze przed nami. 110 zł po raz pierwszy za płytę, dziękuję. Ile mamy za płytę? 110. Po raz pierwszy 110 na sali, po raz drugi 110 na sali. 120. 120. Mamy też 120. To 130. 130, poprawka przez telefon. 130 zł po raz pierwszy za Watersa, za najnowszą płytę. 150. Dobrze, sala 150, sala bardzo pięknie, sala cudownie, w tym roku cudownie, cudownie. 150 zł po raz pierwszy, 150 po raz drugi i ta płyta wędruje... 160. 160 zł, jeszcze nie wiem do kogo, ale za moment na pewno do kogoś powędruje. 160 zł po raz pierwszy przez telefon. 170, okej. Okay. 170 zł po raz pierwszy, 170 po raz drugi. I 170 zł po raz trzeci. 180! Tak bywa. Proszę. Dobrze, dobrze. Pan zachował się tutaj absolutnie fair play. Bardzo dziękuję. Kontynuujemy. 190 mamy. Bardzo panu dziękuję. Bo to był mój fall start, może minimalny, ale pan zachował się fantastycznie. 190 zł mamy. 200 zł. 200 zł mamy przez telefon. Bardzo dziękuję. Dwie stówy po raz pierwszy za Rogera Watersa, płytę najnowszą. Dwie stówy po raz pierwszy, dwie stówy po raz drugi.
I ta płyta powędruje do kogoś z Państwa. Gratulacje, miłego słuchania. Piękna, nastrojowa, cudowna. Powrót mistrza, cesarza muzyki nastrojowej. Roger Waters za 200 zł. Metallica! Jesteście gotowi na trasza? Słuchajcie, 30 sekund na walanki. To ostatnia płyta już. Taka, dobra? Krzysiek, zagraj! Najnowsza Metallica! Powrócili giganci, a już nikt nie myślał, że wrócą i nagrają płytę. Nagrali! Znakomita! Okej, dobra. Już wszyscy wiemy, o co chodzi. Pani to w ogóle pewnie znają na pamięć, no ale taka z serduszkiem pojawia się tylko raz. 50 zł za tą płytę chcemy. 80. 100 zł. 120. 110. 120 zł mamy. 150. 150 jest na sali już. 150 zł. 200. 200 zł. To za chwilę polecimy jeszcze z parplami. Słuchajcie, już skończymy płyty. Ale teraz mamy tak. Metallica 200 zł. 210. 210 po raz pierwszy za najnowszą płytę Metalliki. 210 po raz pierwszy, 210 po raz drugi. 220. 220. Fajne, bo takie kołysanki dla dzieci akurat, prawda? 230. 230 zł po raz pierwszy. 230 po raz drugi. 230 jest przez telefon, tak. Tak, 230 przez telefon po raz pierwszy, 230 po raz drugi, 240 na sali. 240 na sali. Kołysanki Metalliki. 240. 250. 250 po raz pierwszy. I 250 po raz drugi. I 250 po raz... Po raz trzeci tą płytę sprzedaliśmy tobie. Gratulacje. Zespół Deep Purple, ostatnie wydawnictwo muzyczne. Płyta trzeszcząca. Wracają do łask, cieszę się z tego ogromnie, bo wy młodzi nie pamiętacie, że nie było kompaktów. Ona jest taka, wyciszona troszeczkę. Posłuchajmy chwilę. Stary hard rock, stare piękne granie. Czwarta dekada na scenie. Dziadkowie dają radę, nagrali płytę. Tył zdjęcie. Okej, Stowarzyszenie Regionalne Dialog i co wy na to? 100 zł za tą płytę? Mamy gramofony w domu, chcemy mieć parpli, chcemy. 100 zł mamy na sali. 110, 115, 120. Ja cię słyszę i widzę idealnie. 130, 135, 140, 150, tak. 150 zł po raz pierwszy za parpli, 150 po raz drugi, 160. 160 zł po raz pierwszy, 160 zł po raz drugi. I co się wydarzy? I 170. 170 zł. No dobra. No to lecimy. 170 zł po raz pierwszy, 170 zł po raz drugi, 180 jednak mimo wszystko. Podbijamy troszeczkę tutaj. Bębenek. 180 po raz pierwszy, 180 po raz drugi. $190 po raz drugi, 200 zł. 200 zł po raz pierwszy, 200 zł po raz drugi i 200 zł po raz trzeci. Gratulacje. Dziękuję za aktywność, dziękuję za wszystkie licytacje. Mam taką informację. To są piękne informacje. Słuchajcie, jak ludzie dzwonią i tak dalej. Dzwoniła żona Zbyszka Stefańskiego. Zbyszek zadzwonił i powiedział: Kasiu, ja chcę jakąś fajną płytę, spokojną. Jak Marek będzie licytował, i to Kasia wylicytowała dla Zbyszka, który jutro będzie miał zabieg, jak wiecie.
Właśnie Rogera Watersa. Kasiu, pozdrawiam cię raz jeszcze i dziękuję. To będzie piękny prezent dla Zbyszka, który wróci i będzie się rehabilitował, słuchając Rogera Watersa. No to co? Proszę bardzo, płyty się skończyły. Bilety? Bilety na Rockfest. Już, paczka. Marcelinko, bardzo cię proszę. Daj mi tylko... Anonimowo, dobra. Anonimowo włożone są różne rzeczy tam. Wiadomo, o co chodzi. Pudło niespodzianka, kot w butach. Nie ma powietrza w środku, za to oto pudełko 50 zł tylko chcemy i za jego zawartość... Jest 50 zł. Ryzykujemy i jest. 60 zł mamy na sali, bardzo dobrze. Kolejne pudełeczko. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy wizytowali wcześniej, nie są... 60 zł. Nie są zawiedzeni. Mamy 60 i tu, ale mamy 70 od pana na pewno. Okej. Okay. Sala walczy. 80 i tu. 100 zł. Przecinamy te drobiazgi. 110. 120. 150. 150. Pudełko niespodzianka. 150 zł po raz pierwszy, 150 zł po raz drugi i 150 zł po raz... Świetna kwota. Po raz trzeci. Poszło. Cudownie poszło. Hip, hip, hura. Bilety, tak. Bo to jak tu chłopaki, rock and roll. Słusznie, masz rację. Dwa bilety. Dostarczone przez organizatora z Wałbrzycha. Wałbrzych, Aquazdrój. 21 kwietnia. Fenomenalna impreza. W tej chwili porobiło się tak, że blisko Kamiennej Góry wzrasta nam festiwal, który już zaczyna być, mieć rangę polską, ogólnopolską. Rockfest Wałbrzych. Dwa bilety. W roli głównej Kazik ze swoim 3-godzinnym koncertem. Kult, Hunter, jeszcze ze 2-3 zespoły kultowe polskie. Będzie jazda bez trzymanki dla tych, którzy lubią mocną muzykę. I za te dwa bilety... I tu was zaskoczę, chcemy jedyne 40 zł. Mamy. 60 za dwa. Ile? 70 za dwa bilety. 82 wejściówki. 92 wejściówki. 21 kwietnia. 100 zł za dwie wejściówki na 110 na Rockfest w Wałbrzychu. 110 zł mamy za dwie wejściówki. Pomyliłem się? Nie, 120, przepraszam, 130, kolekcjonerskie bilety oczywiście, 130 zł po raz pierwszy. 150. 150. 160. 160 zł, 170. Ostatnio. 200 zł. 200 zł. Ci, co byli na Riverside, byli na innych imprezach, wiedzą, że świetne miejsce, świetna akustyka. 210. 210, rzut beretem od Kamiennej Góry, fenomenalny festiwal, 220 zł za 230. 230 za dwie wejściówki, 230 zł, orkiestrowe to będzie wspomnienie tam na tym Rockfestcie. 250. 250 za dwie wejściówki, dobrze, po 125 zł na osoby, no niewiele, ale wiele, bo na rzecz Wielkiej Orkiestry. 250 zł po raz pierwszy, 250 zł po raz drugi. 260.